Jesteśmy we trójkę aktorami. Ty też jesteś aktorem? No k***a mać, no! Mam! Odmówił gry z Jimem Carreyem. Tak, odmówiłem. Tak. A skąd wiesz? Bo za mało ci płacili. Ale to jest prawda, daję wam słowo honoru. To jest co w tej było? Książce. Dostałem propozycję gry z filmem w Krakowie kręcili, z Jimem Carreyem. Tak. I nie zgadniesz, ile mi zaproponowali. Zgadnę. No? 1000. Nie no, taką dziwką, jest... taką dziwką nie jestem. 2000 złotych. A, ja mówiłem w dolarach. Oj, żeby tak zaproponowali, to ja bym nawet nago zagrał. Nie, bo ty już masz dorobek, tak? Nie no, błagam cię, ja grałem u Saramonowicza we wszystkich filmach. Rozłożyłem mu każdą komedię. Ale autentycznie mogłem zagrać z Jimem Carreyem. Natomiast chodzi o to, że tutaj Daniel Olbryski bardzo ładnie mówi, że nie spotkałem kogoś, kto z ulicy tak szybko wszedł w rolę. Znam dwa nazwiska. Daniel Olbryski, Kuba Wojewódzki. Ładne. Ładnie powiedział. Ładne. A dalej ciągnie. No i Domagała. Wybitny aktor. To macie różne wersje. 293. Wybitny aktor, gdyby nie ta k***a, k***a przywiązanie do żony. Co on ma w głowie? Facet ewidentnie bez jaj. Rozmawiałem o tym z Andrzejem Sewerynem. Też uważasz, że to impotent. Dalej. Z drugiej strony zastanawiam się, skąd Andrzej Seweryn wie, że on jest impotentem? Słuchajcie, ja muszę przeczytać tę książkę. Andrzej Grabowski, trafił mi się taki dzbuk w postaci zięcia. Trudno co robić. Ale wiesz, że... Ale Leo DiCaprio o tobie też powiedział. Co powiedział Leonardo DiCaprio? Teraz ci powiem naprawdę. Kuba Wojewódzki. A on mówi, Kuba Wojewódzki? Nie znam. Bożena Dykiel. Zawierucha, słabo się rucha. Ten sam poziom! Ten sam poziom!